Razem jadę jakimś takim bardziej lokalnym autobusem, w sensie nie takim, co jedzie z Montevideo czy coś. Tylko tutaj taki po lokalnych tych, no i generalnie jakoś od razu spadła. Tak zaczyna to bardziej PKS-y przypominać, nawet dźwiękiem, który wydaje silnik. Terminal autobusowy jest przy wjeździe do Parku Narodowego. To jest trochę daleko od wybrzeża, tylko 7 km. Ale tam głębiej nie ma wjazdu dla samochodów, ani dla autobusów, ani dla niczego. I tylko parkowe ciężarówki terenowe kursują i wożą ludzi. Najlepiej byłoby się zapaść na to miejsce z przodu. Haha. Z tyłu też są miejscówki na górze. A, załapałem się na miejsce na górze. To jest taka większa ciężaróweczka. Nie wiem, czy tam coś widać. Tam jest dół. O, to jest no w takim stylu jak ta. Trochę. Już na chwilę się zastanawiam, jak się ten pas zapina. Aż wszedłem do wniosku, że po prostu to jest urwane. On jest zapięty, ale mocowanie się urwało. O. Stąd. Tu. Nie ma to jak super bezpiecznie. Stąd się za jakieś... No. 3-4 metry nad ziemią, jak się ta ciężarówka wywróci. Ja się dziwię, że takie dopuszczałem, że to musi być bardzo niestabilne. No ale widać można. W ogóle jestem na safari, bo firma, która nas wozi, nazywa się Safari de Cabo, czy tam Cabo de Safari. Jakieś strumienie wypływają na plażę. Mam nadzieję, że to nie są ścieki z tych bieda domków. Gdy jakaś po prostu jedna komuna hipisowska za drugą. Tu przejeżdżałem, to wiedziałem, że komunikacja publiczna nie dociera. Wiele miejsc ma prąd tylko z paneli słonecznych, ale widziałem, że kabel idzie. W sensie ten prąd elektryczny, były słupy. No i wiele hosteli nie ma Wi-Fi tam, więc myślałem, że te, co mają, to mają jakieś słabe łącze satelitarne czy coś. No ale nie przewidziałem, że jak się nie da Wi-Fi, to młodzież nie przyjedzie. O, właśnie jedzie kolejna ciężarówka. Więc centrum miasta jest darmowe Wi-Fi sponsorowane przez rząd prowincji Rocha. A obok jest enfermeria, czyli jak tu powiedziecie, enfermera to jest pielęgniarka, czyli punkt pielęgniarski, o. Czy tam, no, punkt zabiegowy.
A idę szukać mojego hostelu, gdzieś tam jest. Więc Cabo Polonio to wygląda, że jest jakaś jedna wielka hipisowska komuna. Takie to nawet nie jest jak Mierlo czy nie wiadomo co, ale to już zupełnie jakaś Ibiza albo i gorzej. Zresztą czytałem, że zostało założone przez hipisów, którzy odkryli, że właśnie jest taki kawałek Urugwaju, gdzie jeszcze drogi nie dotarły, rząd nie dotarł, bo jest po drugiej stronie wydm. No i przeprawili się przez wydmy, drogi do dzisiaj nie ma. Zresztą widzieliście na filmiku, jaki tu był dojazd. I generalnie, jak tak szedłem główną ulicą tutaj do hostelu, to wszyscy wyglądają jak hipisi. No i takie teraz się zrobiła z tego Mekka młodzieży, Mekka surferów. W zimie to tu w ogóle mieszka pod jakieś 10 osób, zupełnie jakiś, znaczy rybaków plus jakichś wariatów, że postanowili się tu osiedlić na stałe. Więc to już zupełnie jest taka typowo sezonowa okolica. Idę nad morze na chwilę się posmażyć. To zrobiła 17, jak przyjechałem autobusem, znaczy tym to chyba było około 14, po prostu poszedłem spać, bo mi się po wczorajszej trochę zarwanej nocy, bo do 2:30 tworzyłem bloga, stwierdziłem, że trzeba się wyspać, no i z półgodzinnego snu zrobiło się 2,5 godziny. Na tej plaży to są porządne fale, nie to co na poprzedniej. Można też sobie posurfować samemu. Zastanawiałem się przez chwilę, co oznaczyłem te czerwone flagi, bo mi się zawsze zdawało, że oznacza zakaz kąpieli, a wszyscy siedzą w wodzie. A się okazało, że to oznacza, że między jedną a drugą flagą nie wolno się kąpać. Może tam są jakieś prądy wsteczne albo miejsce dla surferów. Bo był przed chwilą ratownik i wygonił kogoś z między tych flag, właśnie pokazało, że ma wracać do stada. Wszyscy się zebrały z tej okolicy, żeby oszczekać kajakarzy. Jak najgorsze slumsy tutaj. Poszedłem na spacer po okolicy. Ale to... O, tutaj coś może bardziej normalnego, ale i tak to wszystko wygląda jak... Właśnie w sumie taki Woodstock, tylko ustalony już na stałe. Czuję się jak w Afryce. Po zachodzie słońca jest ciemno. Nie ma latarni. Świecą się jakieś pojedyncze światełka, świeczki. Czasem przejeżdżające auto oświetli drogę. Tu jak widzicie taką poświatę, to są ludzie, którzy siedzą na komórkach i jest poświata od ich ekranów, bo tutaj jestem właśnie w centrum koło tego słupka z darmowym Wi-Fi. O, tu też ktoś interneta sprawdza. Jedyne źródła światła tutaj to latarnia morska. Oraz przejeżdżające samochody. Nie wiem, czy widzicie te błyski. Takie podświetlanie chmury. To idzie burza. Będzie lało całą noc i jeszcze rano. O, teraz błysło. A na razie świerszcze i jakieś ptaki z tej strony latarnia morska się wrzeszczą, póki się da. A to jest mój hostel, te światełka. Wegetarianie w tej kuchni muszą uważać, bo jedzenie może, mięso może samo wskoczyć do garnka. Niezła alpinistka z niej. Więc tak wygląda mój hipisowski hostelik.
tu jest obok jakiś inny, tam jest jakiś drugi, ktoś tam gra na gitarze, zresztą cały wieczór wczoraj grali. Generalnie takie piękne okoliczności przyrody. A można sobie pograć w środku nogę. Trafiłem do jakiejś bardziej cywilnej dzielnicy, która ma nawet jakieś 10 metrów betonowej drogi, bo tutaj jest jakiś bardziej elegancki taki hotelik i siedziba policji i sklepik, czyli tu jest coś dla takich bardziej turystów wymagających, szczególnie, że tak widać, że na plażach są nie tylko hipisi, tylko rzeczywiście przyjeżdżają rodziny z dziećmi, starsi państwo, chociaż większość z nich mam wrażenie, że tylko na jeden dzień przyjeżdża rano tymi ciężaróweczkami i wieczorem wraca. A tutaj na wysepkach są te lwy morskie, te, z którymi pływałem, byłem w Valdez. No może nie te same, ale krewniacy. Tu też siedzą i to więcej. Odkryłem syreny. Naprawdę, trzy lwy morskie na brzegu kontynentu, nie na jakiejś dalekiej wysepce, 5. Tylko tutaj sobie siedzą na krawędzi koło latarni morskiej. A żeby nikt nie przeszkadzał, to jest płotek z napisanym no pasar, czyli nie ma przejścia. A idziesz do wody, czy się znudziłeś już? No tam jakiś bohater drugiego planu płynie. A chyba, a nie, jest jeszcze. Co on tam wyprawia? Topi się, czy co? Ryby poluje? Dobra, schował się ten za kamieniem. Ale ciężko pod górkę. Ten ewidentnie się drapie po plecach. Jakiś konflikt. Słyszycie, jak się drą? Jest tak mało, nie? Tam, gdzie jest ta duża kolonia, to było po prostu cały czas słychać wrzask. Taki jeden pluralny hałas. Pobiją się? Widzicie? Się tylko miną bokiem. Co to tam? Krzyknę i teraz dwa razy na siebie i już się rozeszli. Schodzisz, nie schodzisz? Złaź na dół. Tak ci dobrze szło. O, i jedziemy razem z wodą. Co tam schodzić? Poczekajmy po prostu na wysoką falę. A ty będziesz właził na górę, czy nie? Czy tylko pławisz? Wygląda, jakby się pławił na plecach. Jak to obserwuję, to wyglądasz te konflikty. Nie są żadne konflikty, tylko to po prostu jak jakieś drogi w Azji. Jakiś Indiach, Indonezji czy podobne, czy generalnie każdy idzie przed siebie i jak jest na kursie kogoś z innym, to włącza klakson. Więc oboje włączają klakson, no i się jakoś cofają i mijają potem. No i okazało się, że jest dzisiaj zamknięta latarnia, ponieważ urządzają TEDx tutaj u jej stóp. Po oglądaniu lwów morskich czas na spacer po plaży. Fajnie siedzi po plaży, ale właśnie przed chwilą jakąś terenówkę wypychaliśmy z jakimś jednym jeszcze chłopakiem, bo się zakopała. Jak ktoś nie ma wprawy, to ten... Właśnie nic nie wiem dlaczego, bo tu nie ma wjazdu dla samochodów, ale chyba nie wiem, może jak ktoś tu mieszka na stałe, to może wjechać. Bo ktoś wjechał i się zakopał. Bo tak to tylko te ciężarówki kursują z ludźmi lub z transportem. Widziałem transport piwa i
i plastikowych krzesełek. Nie wiem dlaczego, ktoś zamówił sobie widać plastikowe krzesełka. No teraz idę sobie trochę pochodzić po tych, po wydmach na razie wzdłuż plaży, tej, która tutaj pełni funkcję autostrady. A ci hipiści, co uważałem, że Cabo Polonie się już skomercjalizowało, to się przenoszą wzdłuż plaży i rozkładają swoje domki gdzieś na pojedynczo porozrzucane na wydmach. Potem się plażują gdzieś i tylko im ciężarówki z pasażerami przejeżdżają koło głowy. Rajd Dakar dla ubogich. Wiecie co to jest? Jak jesteście wrażliwi albo coś jecie, to nie patrzcie, bo zaraz zrobię zoom out. To jest martwy lew morski. Co ciekawe, w niektórych miejscach wygląda na świeżutko ten, a na przykład niektóre kości to już są zbielałe na słońcu. Na przykład czaszka, o, czaszka zupełnie zbielała. Może była część zasłonięta, albo dopiero niedawno przegniła. Daj głos! Daj głos! Znalazły się dwa. Wołały się, wołały, aż się znalazły. Daj głos! Fajnie reagują, się wołają i opowiadają. No i co? Inaczej wrzeszczą. No i tak sobie łażę wydmami. Na razie są dosyć mocno zarośnięte. Ale na razie tam dojdę trochę wyżej, gdzie będą już zupełnie piaskowe. Nie jestem sam. Ktoś przyjechał terenówką. Wiecie co? Czuję się jak w plakach. Hitchcocka latają nade mną i się drą. Tak bym się nie za bardzo zbliżył do ich gniazda. Zrobię kółeczka nade mną. No i dotarłem do piachu. Jestem na piachu, tylko że niestety tego piachu dużo nie ma. Tam się już w ogóle las zaczyna. A z tej strony piach się zaczął mocno zielenić. Porosły go jakieś trawska. W tej pustyni błędowskiej, no właśnie, miałem pustynię błędowską tutaj, czyli porośniętą roślinnością. Sahary prawie nie ma. Ale i tak mi się pić chce. Jest upalnie, gorąco. I nie widzę cywilizacji. Nie no, dobra, widzę. To są te hipisowskie domki przed
tą górę, to na tą. W sensie na wydmę, to zobaczę i latarnię morską. Jest i latarnia morska i całe Cabo Polonia. A tu jeszcze z wyższa trochę. Jak wieje wiatr ciepłym powietrzem. Kamera fałszuje. Ten wiatr raczej obraca się bardzo szybko i w jedną stronę cały czas. Stała już noc w miasteczku, gdzie nie ma latarni. No jeszcze jest dużo ciemniej na filmie, bo jednak ja oczami coś widzę. Na przykład widzę dużo więcej gwiazd. Wy tutaj pewnie na filmie widzicie, no może... Nie. To co widzicie, światełko w lewym rogu, to jest chyba lampa. Nie, to jest latarnia. A teraz, jeśli widzicie jakąkolwiek kropkę, to jest to gwiazda, a jak nie, to zapraszam na zdjęcia. Wydaje mi się, że widzę krzyż południa. Przynajmniej coś, co wygląda mi jak krzyż. Ale nie mam jak sprawdzić, bo Wi-Fi się przestało działać. Więc nie jestem w stanie sprawdzić na internecie mapy nieba. Wi-Fi przestało działać, więc katastrofa generalnie. Tłumek, który siedział pod słupkiem, się rozszedł. Chciałem gdzie rozmawiać z innymi ludźmi, albo pójść na TEDxa. Wydaje mi się, że to może być coś związanego z tym, że na przykład na potrzeby TEDa zagarnie to cały internet. Bo ten internet, co jest tutaj, to jest jakiś przez władze lokalne organizowany. TED też przez nich. Albo po prostu za dużo osób zaczęło używać i się wywalił. O, auto jedzie. Jedne źródło światła tutaj. Na TEDa nie poszedłem, bez po hiszpańsku. Nic bym nie zrozumiał. Idę szukać czegoś do jedzenia. Słyszałem historię, że tutaj na Cabo Polonii wszystko jest bardzo drogie. A tu patrzę, że ktoś oferuje milanesę za 210 z sałatką. A normalnie to tak w miastach milanesa jest po 300 bez sałatki. No a się już zrozumiałem dlaczego. Dlatego, że ta milanesa jest malutka. Patrzcie, jaka jest jej wielkość. Jest tak 1/3 takiej, gdzie indziej. Ale za to jest pyszna. Bardzo taka soczysta, mięciutka. To przypomina bardziej właśnie polskie schabowanie, tak jak dotychczas jadłem milanesy, że były po prostu spieczone na sucho. Generalnie teraz widać jeszcze więcej. Na przykład w Orionie. Oczywiście wy go tu nie widzicie na filmie, ale na zdjęciu jest znowu strzeliłem Oriona. To oprócz standardowych 3 gwiazd pasa, 2 gwiazd miecza i 4 gwiazd od 4 kończyn, tych głównych takich, to jeszcze widzę sporo. Gdzieś tam między nogami jedną, koło nogi drugą, pod kątem prostym od ostatniej gwiazdy pasa, 4 gwiazdę do pasa taką jakby, jeszcze 2 koło pasa, na korpusie chyba z 4 gwiazdy widzę, no generalnie sporo widać. I mam wrażenie, że widzę drogę mleczną, tylko mam pewne podejrzenia, ponieważ widzę ją północ-południe. A mi się wydawało, że droga mleczna idzie wschód-zachód. Nie, Wi-Fi nie działa, nie jestem w stanie sprawdzić, czy to nie jest po prostu jakaś chmura, która się tak ustawiła akurat. Musiałbym dłużej poczekać, żeby zobaczyć. A za to widać latarnię morską. O, właśnie zaświeciła. I 2 spadające gwiazdy widziałem. Tak wygląda powrót nocą do hostelu. Poranek wita mnie pasącym się koniem koło hostelu. No i opuszczam Cabo Polonio w deszczu, ale siedzę na górze. Siedzenie na dole pod daszkiem jest dla miękkich i zdrowionych z cukru. A też tak naprawdę chodzi o to, że była generalnie walka o miejsca w środku, bo nie wszyscy się zmieścili, a na górę to niewiele ludzi chciało. Zostały 3 wolne miejsca, tu jeszcze jedno.
też zniechęcało to, że miejsca są strasznie brudne, bo ludzie weszli tu z butami i napiaszczyli strasznie. Ale siedzę na plecaku, a potem się jego obuczkę po prostu pod kran wsadzi i się umyje. Oczywiście jeśli chodzi o walkę, o wejście, to ja mówię w takim argentyńskim stylu, to znaczy zamiast, a to w ogóle jedyny człowiek na plaży jaki jest, reszta się zmyła z powodu deszczu. Generalnie tutaj zawsze na przykład do autobusu się ustawiają kolejki, nie ma tak, że ludzie hurmą, tylko ładnie się ustawiają jeden za drugim, więc tutaj pierwszy raz mi się zdarzyło zobaczyć, że ludzie się nie ustawili w kolejce, tylko ruszyli hurmą, ale oczywiście pełna uprzejmość, proszę, przepraszam, niech pan siada i tak dalej, po prostu jakoś tak mniej lub bardziej więcej ci, co przyszli później, się nie pchali, ci, co przyszli wcześniej, bardziej się pchali do przodu. Jakoś się to ustaliło. Ciekawe jest też to, że paka się rusza niezależnie od kabiny kierowcy, więc pięty się ruszają niezależnie od palców. Nie wiem, czy to widać, jak się kabina ta żółta pod spodem rusza.